Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z gry, w którą nie umiem grać, czyli Undertale. Tak, są różne komentarze, nie będę ich jakoś specjalnie komentował, bo tak jak mówiłem, specjalnie gram trochę do przodu, żeby pomijać większość komentarzy zdradzających mi po prostu różne sekrety i powiedzmy fragmenty gry, zasłaniające się tym, że no to trzeba pokazać i tak dalej. Słuchajcie, no właśnie specjalnie po to gram do przodu i specjalnie po to staram się przechodzić tak, żeby właśnie przejść sobie po swojemu, a nie za rączkę, bo przechodzenie za rączkę nie jest po prostu zabawne. Znaczy ja was ostrzegam, ale tak naprawdę i tak nagrywam mocno do przodu, więc możecie sobie pisać tak naprawdę co chcecie. Za rady z jednej strony dziękuję, ale z drugiej strony no właśnie po to idę do przodu, żeby ta seria była jak najczystsza, żeby była jak najciekawsza. Cały czas może się gdzieś tam wrócić, może coś tam zrobić, ale na pewno nie będę przy takiej grze spędzał jakoś bardzo dużo czasu. Zresztą przyznam szczerze wam, taki troszkę mroczniejszy aspekt tego odcinka i do startu, że to mnie strasznie zraża do gier. Do Doki Doki mnie troszkę zraziło, do Undertale'a coraz bardziej mnie zraża. Także no słuchajcie, po takim czymś najzwyczajniej w świecie jakby sprawiacie, że nie mam ochoty grać dalej w takie gry za bardzo. Także daję wam taką przyjacielską radę, ostrzeżenie, co z tym zrobicie, wasza sprawa, jeżeli będą pod kolejnymi takimi seriami, tam jeszcze parę podobnych gier, jak jest w kolejce, podobne sytuacje, to po prostu nie będziemy takich gier odrywać, bo mnie to zwyczajnie męczy, nie sprawia mi to przyjemności. W Undertale'u jesteśmy dosłownie na granicy tego, żeby z serii przyjemnej przejść na serię taką męczącą, nie sprawiająco zbyt dużo radości. Ale to taki mały reminder na start odcinka. Tak samo jak reminderem jest to, że możecie zostawić łapkę w górę oraz komentarz, jeżeli wam się podoba to, co robię. Jeżeli mimo wszystko chcecie takich serii, jeżeli walczycie o to, żeby to było takie czyste, fajne doświadczenie, które będzie się podobało wszystkim. I tym, którzy znają dobrze uniwersum, bo wiem, że jest dużo takich, słuchajcie, no nie ma nic w tym dziwnego, nic w tym złego, aczkolwiek pamiętajcie, że przyglądając za bardzo siebie, znaczy inne osoby do tego, żeby grać w taki sposób albo w taką grę, możecie tylko zniechęcić. Ja nie wiem, czy na kogokolwiek to działa, czy istnieje osoba na świecie, która lubi być tutaj prowadzona za rękę, ale no ja na pewno nie należę do tej grupy osób i ostrzegam. Słuchajcie, nie ma z tym żadnych związanych tak naprawdę nieprzyjemności, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś nie będzie tego słuchał, to ja po prostu takie komentarze tylko moderuję. Nie czytam na nie, nie odpowiadam na nie, czytam je, nie odpowiadam na nie i właściwie jednym uchem wpada, drugim wypada to, co w takich komentarzach jest pisane. Ale będzie ich po prostu dużo i seria będzie mnie męczyła, to będę je zawieszał, nawet jeżeli będzie dobrze oglądalna, bo nie ma sensu się męczyć. To jest takie przestroga za sprawą tego, co działo się w Doki Doki, za sprawą tego, co się dzieje teraz trochę w Undertale. Nie mówię oczywiście do wszystkich, mówię do grupy, która takie komentarze pisze. Możecie sami sobie pomyśleć, czy jesteście taką osobą, która cały czas wypisuje komentarze, gdzie pójść, co zrobić, co dotknąć, gdzie pierdnąć i tak dalej. No, mnie to kompletnie nie bawi. No, ale to koniec reprymendy, nie ma co tracić czasu. Ten odcinek poświęcimy sobie na właśnie troszkę pozwiedzanie tego, co mogliśmy pominąć. Nie wiem, jak dużo rzeczy zrobimy. Ten odcinek będzie taki może nawet krótszy przez to, bo będę się rozglądał. Wiem, że gdzieś pominąłem, to jest jedno z takich większych jakby fapaj z czegoś, co ja rzeczywiście chciałbym znaleźć. Wioskę, to ukrytą wioskę, gdzie może sprzedawać rzekomo przedmioty. Ja coś czuję, że to sprzedawanie przedmiotów nie jest takie kolorowe, jakby się mogło wydawać, ale podobno gdzieś na tej ścieżce jest droga ukryta i podejrzewam, że gdzieś w którymś takim zagłębieniu będę mógł wejść, ale tego nie wiem, bo jak mówię, wolę sobie takie rzeczy nie sprawdzić, tylko przeżyć sam. A jeżeli będę miał duży problem, to po prostu to pominąć. Tak wygląda przechodzenie gier po raz pierwszy mojej drodze. Lubię pokazać gry, które znam też w niektórych przypadkach. Ja tu byliśmy? No nie byliśmy. To jest ta wioska, prawda? Zobacz to miejsce. Oj! Witaj wy, Tem Village! Czyli wiosce Tem. Bo gra ta historia Tem. Okej, jest Tem i jest Smok. Oj! Powinieneś to sprawdzić! Sklep Tem! O! To ten legendarny sklep. Ja stawiam osobiście, że ten sklep będzie rzeczywiście dawał mi przedmioty, czy będzie dawał możliwość sprzedaży przedmiotów, ale nie będę mógł ich wymienić na walutę, tylko coś bezużytecznego, typu jakiś tam, nie wiem, coś innego. Jaja! Zgadzam się! Powinieneś sprawdzić! Sklep Tem! Czy to jest wioska tych zatwardziałych fanów serii? Czujesz coś? Czy powiesz to determinacją? Dobra, zobaczmy.
użyć, tak, chciałbym użyć boxa. Może posprzedaję rzeczy, nie wiem czy może sprzedawać takie rzeczy, ale zaraz możemy sprawdzić. U Grecha zużyłem jedną z rzeczy, których miałem nie zużywać. Dobra, pogadajmy z systemami. Oj, jestem Timmy. A to jest mój przyjaciel, Timmy. Oj, jestem Timmy. A to jest mój przyjaciel, Timmy. Oj, jestem Timmy. Nie zapomnij o moim przyjacielu. Niech zgadnę, nazywa się Stefan. Cześć, jestem Bob. Wiedziałem, że tak będzie. Łach, 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 łach. Człowieki, takie słodkie. Zatem, bardzo sławna, bardzo, very sławna. Very. Tem, patrz na jajko. Jajko się wykluje. Tem, dumny rodzic. Tem, patrz, jajko. Jajko się wykluje. Dumny rodzic. Ignoruję z tym jajkiem. Jest. O Jezu, jest ugotowane na twardo. O nie, kto mu powie? Ja mu powiem. Wy mu powiecie? Ja. Taniec grzyba. Cokolwiek może to oznaczać. O! To symbolizuje moje wewnętrzne cierpienie, uwięzione tutaj w tym, przy moim hafe, hafi, hafi, przy moim trapped here by my hip high, więc tutaj przez moje strzępki, może chodzi o jakąś część grzyba, nie jestem pewien. Mam problem z wyciągnięciem się. Mam problem z ucieczką, ale. But alas to no avail. Znaczy to, ale niestety bezskutecznie. Biedny grzyb. Jeżeli chcecie uratować grzyba, wpiszcie w komentarzu gdziekolwiek. Jakim prawie sobie komentarze grzyb zamiast jakiegoś innego słowa. Czuję się obserwowany. Boże, to jest tak trippy. Co tu się dzieje? W wyrwie jest jakiś tem, ale jest jakiś taki mroczny. Tem słyszać, że. Ludzie uczulali na tem. To w porządku. Tem rozumie. Tem też uczulon na tem. O nie, spuch. O biedny tem. O nie. Dobra, słuchajcie, wchodźmy do sklepu i sobie. Jest! Hoj! Witam! W sklepie tem! Dobra, gadaj co masz na sprzedaż. I co możesz ode mnie kupić? A może najpierw pogadajmy po prostu? Hoj, jestem Timmy! Cześć, powiedz cześć. Hoj, jestem Timmy! O sobie. Hoj, jestem Timmy! Historia Timmy. My, Timsy, mamy głęboką historię. A jaką? Po prostu głęboką, rozumiem. O sklepie? Ja! Idź do Team sklepu! Wszystko wiem. Możesz sprzedawać? Ej, możesz sprzedawać, naprawdę. Dobra, toy knife? Wow! Masz zabawkowe noże! Muszę mieć te zabawkowe noże! Ale muszę zapłacić za college! Team zawsze chciał zabawkowe noże! Za 101? Jaja? Nie da się! Ribbon? Ej, naprawdę! O mój Boże, to jest super! Kup! Okej, mamy do kupienia Team Flake? Team Flake on sale? O nie! Lecz, a to za jeden, a to jest za wyprzedaży za jeden, a to jest za 3. A to jest drogi za 20. A tutaj możemy zapłacić mu za college, który trzeba mieć 1000. O nie! Chcę, żeby ten miał wykształcenie. Item shop w ogóle brzmi trochę jak item shop. O nie, nie będzie mnie stać na pewno, nawet sprzedam wszystkie swoje skarby. Item, proszę. O nie, nie będzie mnie stać totalnie. 705, o nie, tak blisko. Dobra, kupmy sobie to przynajmniej. Aha, bo to leczy po 2. No nic, no wrócimy tu jeszcze, myślę. Wrócimy tu jeszcze, jak będziemy mieli trochę więcej czasu. Przejdźmy się jeszcze po ruinach, tak jak mówiłem, ten odcinek poświęćmy na sprawy niedokończone. Na sprawy zagadkowe i tajemnicze. Okej.
Na pewno wiem, że jeszcze była gdzieś taka, taka próba pianinowa i tam był taki parasol i ja ten parasol miałem gdzieś zanieść do jakiegoś innego miejsca. Zaraz możemy to znaleźć, tylko ja nie wiem, czy znajdę to miejsce, niestety. Tego się trochę obawiam. Wiem, że też za jakimś wodospadem jakiś kwiatek mówił mi o czymś, ale kurczę, że ja pamiętam, gdzie to było. Nie wiem, czy nie cofnąć się... Inaczej, wiem. Do pta... A, czy to było przy ptaszku? No, to jest właśnie zagadka. Czy to było przy ptaszku, czy to nie było przy ptaszku? Zaraz możemy spróbować się tam wrócić. Dobra. Super silny ptak, super silny ptak. Idę po herbatkę. U, jaka ciepła jest. Czekajcie, muszę ją przenieść. Cudowna przygoda. Dobra, udało się postawić. A ptaszek dalej nas niesie. Boże święty, takiego... Takiego jak ja chłopa, kawał. Ajajaj. Dobra. Przejdźmy dalej i teraz tak. Tutaj... Tutaj jest to... Tutaj jest Prankster Sans. Już wiem, że to on mi pomalowywał oko. Świnia skończona. Okej. Okay. Co to jest za... No już chcę przypomnieć tą trasę, ja tą trasą chyba za mało szedłem, żeby ją dobrze zapamiętać. Wtedy nagrywałem ten odcinek, byłem już taki zmęczony. Okej, okay, tutaj na pewno Undyne nas rzucała w uczniami, już tutaj będzie wyjście do Snowdin. No wykorzystajmy, szczerze to odcinek jest trochę mi nie na rękę pod względem czasowym, ale czego się dla was nie robi, okej? Okay? Czego się dla was nie robi, chociaż trochę wam pokażę rzeczy, które ominąłem. Jeżeli mi się uda w ogóle do tych konkretnych punktów dojść. Czekajcie, to ja musiałbym tak się ustawić. Nie, to nie tutaj na pewno. Już tak nie pamiętam, jak tutaj trafiłem. Tutaj chyba się ten kawałek mostu zawalił podczas walki, bo Undyne przebijała ten most, przebijała szkąd... Kurczę, nie pamiętam. Rozumiecie, że nie pamiętam serii, którą sam nagrałem i to dosłownie z 2-3 tygodnie temu? Nagrywanie po nocach jest straszne. Straszne, nie polecam nikomu, nic dobrego z tego nigdy nie wychodzi, a czasami trzeba. Dzisiaj też mnie w sumie trochę czeka, teraz jak to nagrywam, jest w sumie taka dosyć późna godzina. To już dla mnie to jeszcze jest taka, że chyba jestem dosyć świeży. Nie wiem, wydaje mi się, że jestem świeży. Co to jest? Trzy kaski za ferie? Skakuj? Często korzystałem? Dzięki, że stanąłeś mi na twarzy. To jest trzy kasy. A to ja dostałem trzy kasy! Starożytne pismo pokrywa te ściany. Rozumiesz tylko niektóre słowa. Wojna ludzi i potworów. To czytaliśmy? Dlaczego ludzie zaatakowali? Dokładnie. To wydawało się, że oni mieli, nie czuli strachu. Ludzie są niesamowicie silni. To by wymagało duszy prawie każdego potwora, żeby równać się duszy jednego człowieka. Dobra. Kurczę, nie wiem, czy to czytaliśmy, ale ludzie mają jedną słabość. Ironicznie, to jest siła ich własnej duszy. Ta moc pozwala im wytrzymać poza ludzkim ciałem, nawet po śmierci. Jeżeli potwór pokona człowieka, może wziąć jego duszę. Potwór z ludzką duszą, okropna bestia z niepohamowaną siłą. Chyba to czytaliśmy. Wszystko jest takie brudne. Gdybym mógł usunąć wszystko, to bym to zrobił. Och, nie zrozum źle, nie chcę, żeby ktoś zginął. Ludzie zamieniają się w pył, kiedy umierają. I to jest ciężkie posprzątania. Możesz mówić prawdę, ci powiem. Dobra, tutaj byliśmy. Jak teraz wrócić tam, gdzie byliśmy? Okej, okay, tutaj jesteśmy. A co tutaj będzie w tą stronę? Tu są te zagadki, dobra. Ale chwila, bo tutaj... Tutaj, o ile się nie mylę, w takim wypadku będzie ten wodospad, który ja ominąłem. Czy to nie tutaj będzie? Pokombinowane ten waterfall location, powiem wam. Strasznie pokombinowane. Przekombinowane. O, tutaj to będzie chyba. O! Dobra. Spróbujmy zobaczyć. Wydaje mi się, że to jedna z tych lokacji. Oj. Jest. Mam dwa grzybki oraz... leży tutaj tutu na ziemi. Wiesz to? Tak. Mam stare tutu. Tutu? I pewnie muszę to zanieść tam? Idziemy teraz szukać pianina. Pianinka... A to jest myszkowa dziurka chyba jakaś. Chwila, czy jest coś tutaj jeszcze co... Te grzyby to...
Dalej dla mnie tajemnica. Grzyby trochę mi pomogły w pewnym... A co to jest to? Aj, no tak, już pamiętam. Już pamiętam. Dobra, to tutaj byliśmy, teraz z góry przyszliśmy. To znaczy, musimy iść w prawo? O nie, musimy iść do... Co? Ila, to ja na ten kamień muszę wejść? Kurde, może rzeczywiście na nią wchodziłem w takim wypadku. Nie pamiętam tego. Ale dobrze. W sumie mógłbym teraz cały dzień pojeździć i by mi dawał dużo klaski. Byłoby całkiem pasalne. Dobra, poszukajmy jeszcze tę pianinę, ale ta pianina chyba wydaje mi się, że w zupełnie innej części mapy gdzieś było. Ja wiem, że tędy przychodziłem i tutaj chyba już nic ciekawego nie ma, ale... Jakaś tam część mnie by chciała sprawdzić to, tak dla upewnienia. Ale ja chyba wyjdę tam na dole. Kurczę, gdzie była ta... Tak, tutaj znalazłem chyba jakieś buty. Najwyżej zaraz pójdziemy do Hotlandów, już tyle. Nie pamiętam, gdzie było to pianino. Ono było gdzieś w górach, to było wszystko obok siebie. Ten deszczowy fragment, góry, pianino, to wszystko było dosłownie obok siebie. A teraz mam taki wewnętrzny chwila. Gdzie to kurczę było? Tak, tutaj. A tutaj może? Już chyba było. Słyszałaś? Wróciłeś? Powiem ci wielki sekret. Zaczęłam zespół, okej? Okay? Będzie nazywał się Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers. Oczywiście Red Hot Chili Peppers. Rozumiem nawiązanie. Nie musicie się unosić. Na razie wymyśliłem samą nazwę i nie gram na instrumencie, ani nie śpiewam. Cóż, myślisz, że będziemy popularni? Nie. Oj, no niestety. Łamiemy wszelkie marzenia. O, może tutaj? Nie, ale tu zaraz wyjdę od dołu pewnie i tu za chwilę będzie to rozwidlenie takie potężne. Tak? O nie, jest pianinko. Dobra. Dobra, tylko tak, chwila, bo ja muszę... Oj. Ja muszę teraz zrobić pewną rzecz. Pewną rzecz muszę zrobić. To! Oj, tutaj muszę przynieść parasolkę. Skąd ja to parasolkę? O, okej. Nie była daleko. Ela, Yes. Użyłeś parasolkę na statule. Szybko statuę, pudełko z muzyką zaczął grać. Muzyka kontynuuje się i przestaje, ale chwila. Mam poznać po dźwięku? Myślę, że jakiś... O! Dobra. Pauza, góra, prawo, pauza, dół, prawo. Czy nie wiem, czy to jest pauza, ta kulka. Nie ma kulkę. Ja sens nie pamiętam. Pauza, góra, prawo. Pauza, dół, prawo. Pauza, góra... Na pewno. Ktoś coś widzi? Pauza, góra, prawo, pauza, dół, prawo, pauza, góra, prawo, pauza, dół, prawo, pauza, góra, prawo, pauza, dół, prawo. A to co z tymi? Pauza, góra, prawo, pauza, dół, prawo. A może muszę... O, pauza, góra, prawo, pauza, dół, prawo. A nie, chwila, pauza, góra, prawo. Pauza, dół, prawo. Aha, a co się stanie, jak zaram tak? O, no nic. Dobra. Co to jest? To legendarny artefakt. Czy go weźmiesz? Tak. No się... Zacewce? Już. Dobra. No jak za dużo? Co to jest annoying dog? Pies. Mały biały pies. Szybko zasypia. Skąd ja to mam? Z tego Team Flake'a mi to wypadło? O, teraz mam miejsce. No jak za dużo? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chwila.
Coś mi się tu kopiuje, czy o co? Czy ja już oszalałem? No nie ma miejsca ten artefakt, no i to jest przypał straszliwy. Wiedziałem, że tu zaraz będzie skrzynka gdzieś. Chyba jesteśmy już blisko dosyć tego rozwidlenia. O, może nie tak blisko. O mój Boże, chyba nie jesteśmy aż tak blisko. Oj, już ten fart, że będę musiał tam wracać, sprawia, że mi jest źle. O Jezu, jak daleko. O Jezu, jak daleko. Nie wytrzymam. No, nie wytrzymam. Przysięgam, słabnę z każdą sekundą. Z każdą sekundą oddalamy się od Boga. W drugą stronę bym poszedł, to byłoby pudełko. Chwila, a ty to kto? Aha, okej. Okay. Fletcherz. Dobra. No, come on! Chwila. Co to za miejsce jest? Och. Ratunku. To jest często raz, chyba, że umiesz skakać. Szczerze? Nie wierzę, żebym... Nie wierzę, że spodziewałam się, że pójdziesz tą trasą. Co ja sobie myślałam? I co, miałam rację? Super, dzięki za nic. O, mój Boże, nie byliśmy tutaj? Na schawcze się coś tutaj podniosło, bo my się szliśmy z tym gówniakiem małym? Boże, pamięć to zawodna sprawa. A w nadchodzącej serii pobocznej, która będzie po Undertale'u, bardzo nam się przyda. I to mnie martwi. Dobra, spróbujmy jeszcze dotrzeć po prostu... Może coś jeszcze zjem? Mam jeszcze coś do zjedzenia? Chodzi o to, żeby to podnieść. Ja mam punchka... Mam dwa cinnamon bany, no ale... Głupie by było cinnamon bana zużywać o taka... Chwila! Czemu nagle mam 6 przedmiotów? Co tu się wyprawia? Raz mam 8, raz 6, raz 7, raz 5, raz 8, raz 6, a ja nic nie klikam. Czy ktoś jest w stanie zrozumieć Undertale'a? Co tu się dzieje? Może ja powinienem zaczynać nagrywać Undertale'a, nie wiem, pijany? Może więcej... Ja teraz ile mam? 6. No dobrze, zgadza się. Chyba 6. Może ja nie umiem liczyć? A ci nawet czy zadzwonię stąd, to coś ciekawego powiedzą. A? Rozwiązałeś zagadkę? Nigdy nic wcześniej... Czekałem tak długo, aż coś to... Manuś... Ach! Wielka sprawa, nieważne. Ja, jakim cudem za dużo noszę? No czemu mam znowu tyle rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wypuściłem psa. No nie! Pies wchłonął artefakt. I kurwa, za mapę uciekł? Artefakt zniknął. Ale policja. Chyba muszę znaleźć nowy mistyczny artefakt. No ładnie. Cudownie. Super. No nic, moi kochani, to chyba wszystko z takich zaległych rzeczy, które mogłem wam pokazać z czystym sercem. Nie wiem, czy na pewno jeszcze coś tam pominąłem, ale trudno. Myślę, że i tak nadrobiliśmy całkiem nieźle jak na moje klimaty. Nie będę was już męczył całą trasę powrotną. Idę teraz do łódki i kolejny odcinek zaczynamy w Hotlandsach, gdzie też będziemy po prostu prowadzić dalszą część fabuły. Taki jest plan. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, a także subskrypcję. Taka walka o zasięgi jest bardzo ważna dla mnie i dla was, żeby kolejne serie były, żeby kanał rozwijał się, a nie stanął w miejscu. Ustanie w miejscu. O nie, nie mogę polecieć, bo mam... Dobra. Jak coś sobie poradzić mogę? Mogę coś wywalić ten parasol? Co to jest? Skąd mi te psie itemy się pojawiają?
Co to jest? Większość... No nie no. Co to jest? Możesz tego używać? Niemiła atmosfera wypełnia pokój. Co to za psie itemy są? Jak mogę odłożyć parasolkę? Tyle pytań. A to co to jest, Old Tutu? A to jest jakiś armor, dobra, rozumiem. Jak ja teraz mogę wrócić tak naprawdę? Zapisałem, ale jak mogę pozbyć się parasola? Czy muszę tam wracać do tego stojaka i oddać parasol? No przysięgam, że... zaraz je wytrzymam. Zaraz je... Chodźcie media do opisu. Jest dużo fajnych. Twitter, TikTok, Twitch. Nie wytrzymam z tą grę. Widzimy się w piątek. O godzinie 16. Trzymajcie się, pa.